trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Roman Szymański po zwycięstwie na KSW 61. Było wszystko. Była stójka, były zapasy, był parter. Tak to miało wyglądać, żeby pokazać przekrój tego MMA? Dzień dobry, witam wszystkich. Może nie wyglądam jak ja, ale tak to ja, Roman Szymański. Miały być zapasy, miał być parter, miała być tutaj stójka, w sumie miało być wszystko, ale głównie plan był taki, żeby było obalenie i dominacja w parterze, więc jak wszyscy nie widzieliście, tak było, dominacja w parterze. A powiedz mi, czy trochę nie wywołał wilka z lasu twój przeciwnik, kiedy skontrował próbę twojego obalenia? Bo jak wstałeś potem do stójki, to zaczęła się już ta presja mocna z twojej strony, jakby zdenerwował cię chyba tą zagrywką, co? Ty, zaraz, czyli jednak coś widziałeś. A mówiłem, że oglądałem. No, okay. Czyli jednak tu dostałem. Wiesz co, ja lubię te kotły. O, może jakby wybrnę z tego pytania w drugą stronę, nie że wybrnę, tylko odpowiem po swojemu. Lubię te kotły, więc jak on gdzieś tam mnie skontrował, chciał iść po ten klucz, czy Kimurę, tak? Taka tam była sytuacja, o tym mówisz? Potem wsadził ze dwa łokcie. Wsadził ze dwa łokcie i ja wstałem do góry. A nie, to Kimura była później, czy ten klucz. Kurde, czy mnie to jakoś... Wiedziałem, że on mocno tak bije z góry, właśnie ręce i te łokcie, bo oglądałem jego walki i widzieliśmy, że to bije. I kiedy uderzył te dwa łokcie, to taki wewnętrzny uśmiech mi się pojawił. Pomyślałem, aha, to są te łokcie, okej, to już wszystko wiem, czyli one nie są takie, żeby mnie zniszczył, żeby wiesz, o co chodzi. Nieraz jak widzisz, że ktoś ma coś mocne, jakąś tam płaszczyznę, jakiś jeden cios, co wyłapałeś w jego walce, że to jest mocne, i to przyjmiesz i widzisz, że jednak to cię nie zabiło, to masz takie... No już nic gorszego mnie nie trafi, wiesz o co chodzi? I myślę, że to był taki trochę zapalnik, że no dobra, jesteśmy w domu, to pokazałeś co najmocniejsze i teraz już niczym mnie nie zaskoczysz. Były takie też dwa momenty, tak samo z high kickiem, kiedy wiedziałem, że on tak się... On jest ogólnie taki, żeby go jakby nie urazić, ale ten taki cwaniaczek, ale w takim znaczeniu tego słowa... wiesz, tak trochę przypajacuje, ale chce z tego wciągnąć cię w swoją grę. Czyli jak on sobie przypajacuje i ty w to wejdziesz i też przypajacujesz, to on cię wyłapie na jakiegoś zaraz lowa czy na jakiegoś haja i tak jakby daje. Więc jak zaczął to robić i z tego luzu kopnął tego haja i mnie nim nie zaskoczył, bo wiedziałem, że to będzie, że w tych momentach właśnie to robi, to sobie pomyślałem, aha, to był ten high kick i tak samo pomyślałem, czyli na to też mnie nie złapiesz. No właśnie, ale jak było, bo w drugiej rundzie udało mu się tego midla wsadzić. Powiedz, czy poczułeś to, czy to było mocne, bo potem wylądowaliście w parterze. W drugiej rundzie udało mu się wsadzić midla, był on mocny, ale w połowie tak mocny jak Mariana w ostatniej walce, ale był on mocny, przed wywiadem ci o tym powiedziałem. Tak, i po tym midlu w drugiej rundzie udało mi się go obalić. Rozkładamy chyba tę walkę mocno na czynniki, no ale dobra, już będziemy mieli analizę. Udało mi się go obalić, w sensie obaliłem go i pomyślałem sobie, zajebiście, do końca drugiej rundy dominacja, obicie, mamy tą rundę i takie troszkę w tym momencie odetchnąłem, a zarazem jak odetchnąłem i zobaczyłem, że jest dominacja w tej bocznej, to pomyślałem, no dobra, to teraz jedziemy swoją robotę. Kiedy wstałem po drugiej rundzie, kiedy był gong, to mówię, aha, dobra, trzecia będzie miała jeszcze mniej tlenu, a ja mam jeszcze więcej tlenu, więc trzecia będzie taka sama dominacja i tak było. Mówisz o tym, że lubisz kocioł, a to też nie jest tajemnicą, że Mateusz Gamrot uwielbia te kotły zapaśnicze, a trenujesz Czerwony Smoku razem z Mateuszem. Czy gdzieś tam no, jest to nawiązanie do tego, że jakby Mateusz do tego zachęca i stąd jest to ta chęć tego kotła? Nie, ja to mam, jestem parterowcem od zawsze, z Gold Teamu się wywodzę, także lubię gdzieś te kotły, lubię ten parter. Teraz trochę się przekształciłem pod MMA, w sensie takim, że ten parter robię taki mocniejszy z góry, bardziej statyczny, większa kontrola. A Mateusz też lubi te kotły, ale one są bardziej zapaśnicze, trochę inne niż moje, bym je nazwał, moje są bardziej parterowe, Mateusza bardziej zapaśnicze, myślę, że równie zajebiste, bo Mati ma też taką dynamikę, ale wbrew pozorom z Matim z sobą rzadko robimy, bo wiesz, Mati przygotowuje się do walki, jedzie do Stanów, wraca, to ma troszeczkę roztrenowania, to wtedy ja zapierdzielam, także gdzieś tam mocno się mijamy, ale na pewno mimo wszystko to gdzieś się buduje i nakręca, że wiesz, z jednego klubu każdy chce troszkę więcej pokazać u siebie coś swojego, także to wszystko procentuje. Mówiłeś przed tą walką, że nie wybiegasz w przyszłość o kolejną szansę walki o pas, że powoli będziesz sobie budował status tego pretendenta. Kiedy wobec tego możemy spodziewać się kolejnego twojego pojedynku w organizacji KSW? Powiem krótko. Myślę i praktycznie jestem przekonany, przepraszam, że jeszcze w tym roku. Także nie wiem, kiedy to będzie. Gal, z tego co wiem, ma być jeszcze kilka.
Także czy to będzie po wakacjach, czy końcówka roku, na pewno w tym roku jeszcze jedną walkę chcę zrobić, a w najbliższych miesiącach przygotowuję się na i dniach, tygodniach na bycie ojcem. Gratulujemy przede wszystkim. To chyba najważniejsza walka w życiu, być dobrym ojcem, bo to takie zadanie, z którego no, trzeba wyjść z dobrą twarzą. To jest taki, wiesz, extra fight, nie? Walk w życiu jest wiele, a to jest extra fight. Zgadzam się, sam jestem ojcem dwójki dzieci, także dwa extra fighty już mam za sobą. To gratuluję, to drugi pewnie lżejszy. Tak mówią wszyscy. Coś w tym jest. To jest podobne jak z walką rewanżową, też już będziesz wiedział, czego się spodziewać. Tak, no może trochę tak być, nie? Czyli już przewijasz z zamkniętymi oczami. Super, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki.